W tym roku na zakończenie wakacji coroczne spotkanie integracyjne wszystkich filii zespołu świetlic środowiskowych Brzozowie połączone zostało z oficjalnym otwarciem nowej placówki. Od 1 lipca bieżącego roku działalność rozpoczęła świetlica środowiskowa w Chumniskach na Dużej Stronie. Placówka mieści się w budynku przy kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa w Chumniskach. Podstawowym celem świetlicy jest integracja ze środowiskiem lokalnym, ale także integracja między dziećmi. Przychodzą dzieci w różnym wieku, od 6 do 16 roku życia i chodzi o to, aby te dzieci oderwać od komputerów. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, w dobie smartfonów, komputerów, kiedy dzieciaki potrafią przez kilka godzin siedzieć przy komputerach. Tutaj tego po prostu nie ma. W okresie wakacji i ferii zimowych świetlica jest czynna od 8 do 16, natomiast w roku szkolnym od 9 do 17, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli jest taka potrzeba dla rodziców pracujących, świetlica wydłuża godziny pracy. A jak wygląda taki typowy dzień świetlicy? Przychodzą dzieci ze szkoły i jeśli jest potrzeba, rodzice wyrażają chęć, to w pierwszej kolejności odrabiane są lekcje, zajęcia szkolne. Wychowawcy są młodzi, potrafią pomóc, bardzo chętnie się angażują. A później następuje wspólne przygotowanie posiłków, konsumpcja, no i gry i zabawy świetlicowe, stolikowe, tańce integracyjne. Dzieci bardzo często same układają scenariusz dnia na świetlicy. W czwartek 31 sierpnia uroczystego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Brzozowa Józef Rzepka oraz ksiądz proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa w Chumniskach dr Julian Tarnawski, który poświęcił też placówkę. Dziś cieszę się z tego, że oddajemy kolejną świetlicę w Chumniskach na Dużej Stronie. Dzięki tutaj uprzejmości, zgodzie księdza proboszcza, który oddał nam do dyspozycji budynki parafialne, a nam udało się obronić projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego i uzyskać dofinansowanie w 85% całego zadania ku uciesze i korzyści dzieci i młodzieży z tej miejscowości. Uważam, że istnieje potrzeba utworzenia takiej świetlicy w każdej miejscowości naszej gminy. Nie wszędzie są w tej chwili ku temu warunki, ale myślimy o tym, żeby tam, gdzie pojawią się te warunki, gdzie te warunki pozwolą nam na to, żeby otrzymać, zdobyć, tak jak to było w Chumniskach czy w świetlicy, gdzie dostaliśmy nieodpłatnie do użytkowania budynki. Myślę, że będziemy w kolejnych miejscowościach, parafiach również to czynić. Myślę, że największe szanse na stworzenie, utworzenia kolejnej świetlicy ma miejscowość Gabownica i myślę, że jeszcze końcem bieżącego roku postaram się z proboszczem tej parafii dozgodnić warunki i podpisać umowę na przekazanie nam budynku, którym dysponuje parafia, a pod kątem już roku przyszłego będę zabiegał o środki pomocowe, aby uruchomić wszelkie procedury związane z przygotowaniem tej świetlicy. Jak podkreślił ksiądz proboszcz dr Julian Tarnawski, istnienie takiej placówki, szczególnie na wsi, jest bardzo potrzebne. Uważam, że w środowisku wiejskim zawsze integracja ludzi poszczególnych, czy też dzieci, jest bardzo potrzebne, ponieważ dzisiejsze społeczeństwo jest bardzo takie zamknięte. Często rodzice wyjeżdżają za granicę, często nie mają opieki te dzieci, pozostawione są tak po prostu na pastwę losu. I tutaj jest ta dobra inicjatywa i gminy, i pana burmistrza, a także i parafii, ponieważ parafia też w tym uczestniczy, aby stworzyć pewne środowisko wychowawcze, aby nadać sens choćby wolnego czasu spędzania w gronie wspólnoty tych samych rówieśników, tych samych dzieci, bo w domu nie zawsze mają kontakt, zawsze są ograniczeni różnorakimi pracami, a nieraz bezmyślnością, patrząc beznadziejnie w komputer, czy grając tam na różnego rodzaju formach takich grach komputerowych. Myślę, że to będzie kiedyś skutkowało i przyniesie dobre owoce dla tego młodego pokolenia.
Podczas spotkania dzieci miały okazję do wspólnej rywalizacji i spędzenia czasu z rówieśnikami. Brały udział w planszowej grze terenowej, drużynowej grze palant, gigantycznym kółku krzyżyk oraz zabawie z chustą animacyjną. Dużo radości sprawiła im nauka tańca belgijskiego, którą miały okazję później zaprezentować. Na wszystkie dzieci czekały wypieczone kiełbaski z grilla, zimne napoje oraz smaczne ciasta, zaś dla zaproszonych gości i rodziców przeznaczony był poczęstunek. Pogoda i humory dopisały, było głośnie, wesoło i kolorowo. Radości i zadowolenia z funkcjonowania tej placówki nie kryli rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy. O, ja uważam, że takie placówki są bardzo potrzebne. Myślę, że nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców, bo czujemy się bezpieczni, wiedząc, gdzie nasze dzieci są i gdzie przebywają. Myślę, że to też dla dzieci rozwija ich kontakty, umiejętność kontaktowania się i współpracy z innymi. No i poszerzają też swoje jakieś horyzonty, bo przecież wyjeżdżają na różne wycieczki, zdobywają nowe doświadczenia, uczą się żyć, myślę, że tak troszeczkę też nie przy rodzicach, nie przy spódnicy mamusi, ale troszeczkę tak samodzielnie. Tutaj moje dzieci chodzą, myślę, że następca też rośnie, będzie chodził tutaj. A właśnie, jak masz na imię? Bartuś. A czy chciałbyś chodzić do tej świetlicy? Tak. Dobrze, że pojawiła się taka inicjatywa, że ktoś o to zadbał, że te dzieci mają się gdzie podziać. Tam taka jest prawda, że właściwie nikt tego nie brał pod uwagę, były wakacje, więc wolne od szkoły, przedszkola i tych wszystkich spraw, które zajmują dziecko przez rok szkolny, to teraz mogą się jakoś bawić dzieci, integrować przede wszystkim, spędzać czas w swoim towarzystwie. Moja córka chodziła tutaj na wakacjach, zamiast siedzieć w domu, często sama mówiła, że chce tu iść, żeby się spotkać z dzieciakami, żeby po prostu być między rówieśnikami, bo w okolicy tam nie ma takich dzieci w swoim wieku i siedzi w domu często, więc jak tutaj przychodziła, to zawsze była pod czyjąś opieką, coś zjadła, prawda, i myśmy byli spokojni, bo oboje z żoną pracujemy. Ja jestem bardzo zadowolona, moja córka uczęszcza, raczej chodzi codziennie i przychodzi bardzo zadowolona stąd. Cieszę się, że moje dziecko chodzi i inne dzieci uczęszczają, także no nie siedzi w domu i po prostu zajmuje się czymś no, pożytecznym i przyjemnym dla niej. Jak najwięcej tego, bo widzę, że dzieci jest dużo i chętnie chodzą. Na zakończenie spotkania lider każdej z placówek świetlic środowiskowych z rąk burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki, księdza proboszcza doktora Juliana Tarnawskiego oraz sekretarz gminy dr Beaty Bodzioch-Kaznowskiej otrzymał słodki upominek i niespodziankę dla całej grupy. Nie zabrakło również wspólnego zdjęcia grupowego.